Przede wszystkim chcę serdecznie podziękować firmie PTA Orlen Włocławek, dobrze? Dobrze powiedziałem. Wszystkim pracownikom, bo to po prostu pokazuje, że w tym trudnym czasie i przed świętami, że Państwo po prostu pokazujecie serce swoim zaangażowaniem właśnie dla osób, które tej pomocy potrzebują najbardziej. A myślę, że też to już nie jest pierwsza akcja, bo to już kolejna edycja, a może przy następnej edycji także i miasto się w jakiś sposób też włączy. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję i tylko ja przekażę list gratulacyjny dla Pana Piotra. Chciałbym serdecznie podziękować Pani Dyrektor, Panu Prezydentowi za wyróżnienie. Obiecuję, że postawimy je w honorowym miejscu, aby przypominało nam o tym, że trzeba pomagać drugiej osobie, o tym, żeby może zachęcić więcej naszych kolegów, koleżanek do brania udziału w takich fajnych, aktywnych rzeczach, które dają nam wielką satysfakcję i motywację do dalszego działania. Dziękuję bardzo. Jeszcze na koniec chciałbym nadmienić, że zanim nasz zakład powstał, pracowaliśmy w firmie Anvil, może dlatego czasami są takie małe pomyłki i tam przez wiele lat również pracowaliśmy jako wolontariat. Może stamtąd narodził się ten pomysł, aby pomagać innym ludziom. To teraz owocuje przez wiele lat i no mam nadzieję, że będziemy mieć dużo sił i wytrwałości, aby kontynuować to przez jeszcze wiele lat. Dzięki tej współpracy z panem, który reprezentuje pracowników, panem Piotrem Czajkowskim, udało nam się przeprowadzić już kilka akcji wspierających osoby z niepełnosprawnościami i seniorów. I ta akcja dzisiejsza jest już akcją, tak jak powiedziałam, kolejną. Dzięki tej współpracy 40 osób z Włocławka, osób z niepełnosprawnościami i seniorów, dostanie w dniu dzisiejszym pakiety żywnościowe na 3 dni świąt, gotowych posiłków, które wystarczy odgrzać. Dodatkowo pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wsparli upominkami osoby, które dostaną pakiety żywnościowe. Także bardzo dziękuję pracownikom i dziękuję również pracownikom oczywiście Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zarządowi, dyrekcji i pracownikom PTA.